na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Mogę prowokacyjnie zacząć? No już zacząć, bo razi. Razi lampa, a czy razi wynik Bułgara trenowanego przez Polaków, czy tylko się cieszymy? Ani się nie cieszymy, ani nie razi. Skakał dobrze, zasłużył. Gratulacje dla niego. Taka historia trochę pokrzepiająca, że w wieku, jeżeli się nie mylę, 30 lat można po raz pierwszy, podobnie też Fanden, to też taki trochę wiekowy zawodnik już. No dokładnie, dokładnie. Koki pokazują, że wiek jako tako nie ma znaczenia, że w każdej chwili przy dobrej pracy można fajne wyniki osiągać. Co z naszymi biało-czerwonymi chłopakami? Wczoraj Olek zniszczył w dziesiątce, dzisiaj Klemens Murańkę. Jak to wyglądało w niedzielę? Tak troszkę podobnie jak wczoraj. Tak jakby znowu muszę się powtórzyć, że każdy gdzieś tam jakiś błąd popełnił. Każdy pokazał coś dobrego. Ten konkurs dzisiaj był na pewno fajniejszy do oglądania, bo jakby te skoki troszkę wyglądały u wszystkich i to nie tylko naszych. Dalej warunki też były troszkę bardziej stabilne, ale tak ogólnie jako całość tak podobnie. Co tam się wydarzyło w tej pierwszej serii, kiedy mieliśmy problemy techniczne? Co to było? Tam jakiś problem był w torach, nagle przestała woda lecieć, a to jest dosyć ważne. Taka sytuacja trochę trudna, bo ja Courchevel kojarzę z tego, że kiedy słoneczko chowa się za drzewami, to radykalnie zmieniają się warunki, a tam cała grupa biało-czerwonych na górze czekała. Właśnie tak samo też się śmiałem, że kurczę akurat, bo tu jest tak, że im później, tym teoretycznie gorzej, no ale na to wpływu nie mamy. Kolejny przystanek to Szczyrk, letni Grand Prix, wraca tam po 12 latach. Zakładam, że trener Tomas to ogłosi w swoim czasie, ale wydaje mi się, że ci tutaj punktujący z Courchevel mają szansę, żeby się pokazać chyba w Szczyrku. Myślę, że tak. Myślę, że mają, ale no nie chcę tutaj mówić, kto będzie skakał, bo tak szczerze mówiąc jeszcze nie wiem dokładnie. Myślę, że jutro, może pojutrze trener Tomas ogłosi wszystko. Tam będzie ciekawa sytuacja w Szczyrku, bo przez to, że grupa Kubacki, Stok, Żyła, Wąsek nie skakała, nie ma punktów w Grand Prix, oni wszyscy w krajówce pojadą. No to tak by wypadało. Grand Prix w Szczyrku. Trener Krzysztof Miętus jako zawodnik pamięta takie zawody 12 lat temu. To był ten polski turniej, potem Zakopane, to prowadzenie po pierwszej serii, które wspominaliśmy, ale o samym Szczyrku. Zasługuje to miejsce na powrót dużych imprez? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Myślę, że nasza każda skocznia w Polsce zasługuje, bo myślę, że tak samo, czy to teraz jest zastąpione, Wisła jest zastąpiona przez Szczyrk, tych kibiców się zejdzie, a to, że jest w Polsce, to tylko się cieszymy. Dobrze, w takim razie dziękujemy za Courchevel i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.